Dobry wieczór, Roman Daszczyński. Witam Państwa na 73. Salonie Młodopolskim imienia Arama Rybickiego. Jest to salon, który odbywa się w czasach wyjątkowych. Niby każde są wyjątkowe, ale warto sobie uświadomić, że po raz ostatni nasze społeczeństwo tak dramatyczne chwile przeżywało dokładnie 39 lat temu, kiedy wprowadzono stan wojenny. Okoliczności oczywiście są inne, ale podobny jest strach, niepewność jutra, obawa o to, co będzie dalej. To są zagrożenia naprawdę z dziedziny najpoważniejszej, bo życia i śmierci chorują, umierają nasi znajomi, bliscy. Nie mamy żadnej pewności, że zaraza nie dotknie nas osobiście. Bronimy się przed nią, ale poza tym jeszcze jest wiele innych dziedzin życia, na które ma ona wpływ. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi. Mamy zaszczyt za pośrednictwem oczywiście łączy internetowych gościć panią Agnieszkę Zielonkę, która jest doktorem psychologii, terapeutką, specjalistką w dziedzinie coachingu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor Stefan Chwin, pisarz, eseista, wykładowca akademicki i wnikliwy komentator polskiego i nie tylko polskiego życia społecznego, publicznego, politycznego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. I Bazyl Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, historyk idei, również znawca, to jest akurat mnie osobiście bardzo bliskie, znawca paryskiej kultury, tego, co paryska kultura Jerzego Giedroycia dokonała na rzecz Polski i Europy, politolog i oczywiście również komentator życia publicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Nie wiem, czy państwo się zgodzą z tą tezą, którą postawiłem, ale nic innego w zasadzie tak ciężkiego gatunkowo jak ta epidemia jako część światowej pandemii nie przydarzyło się chyba Polakom od 39 lat i podobieństwa są oczywiście nie takie wprost, ale choćby to, że część z nas jest po prostu internowana, nazywa się to dzisiaj izolacją. Są ofiary śmiertelne, jest niepewność jutra, wiele osób traci pracę, traci pracę. W dodatku przydarza nam się to wszystko w grudniu przed Bożym Narodzeniem, czyli takim czasem, który wymaga z jednej strony takich zwiększonych wydatków, z drugiej strony ułożenia spraw osobistych, żeby móc zasiąść przy jednym stole. Część z nas też z powodu tej epidemii po prostu możliwości spędzenia świąt z bliskimi nie będzie po prostu miała. Chciałbym zacząć od pani Agnieszki Zielonki. Czy pani jako psycholog, terapeuta, jak pani postrzega ten wymiar naszego polskiego życia? No, tak patrząc zarówno w perspektywie pracy z biznesem, jak i pracy terapeutycznej, to widzę, że jest to bardzo duży kłopot. Jest sporo badań już nawet zrobionych w tym obszarze, które pokazują, że faktycznie blisko połowa Polaków, bo ponad 40% Polaków skarży się na zdecydowanie słabszą kondycję psychiczną w tej chwili, więc faktycznie są to trudne chwile dla nas i patrzę zarówno w perspektywie dzieci, jak i rodziców, bo mam taką możliwość z racji tego, że pracuję w tych obszarach, jak i z racji biznesu, dla którego też wiele rzeczy robię. Muszę przyznać, że to jest trudny czas z jednej strony, ale z drugiej strony też obserwuję, że jest to pewnego rodzaju szansa.
bo przestawiamy się w wielu kwestiach na inny rodzaj komunikacji, na inny rodzaj kontaktowania się. Czy to dobrze, czy źle, to nie chcę tego oceniać. Natomiast ta sytuacja w bardzo dynamiczny sposób zmusza nas do niestandardowych reakcji, do rozwoju i jednocześnie uczy nas też nowych strategii radzenia sobie ze stresem, bo ten stres jest długofalowy, to już trwa bardzo długo i też obserwuję inne reakcje z czasu wiosny i tamtego lockdownu i inne reakcje moich klientów, ale też i bliskich teraz. Powiedziała pani, że aż 40% Polaków uskarża się na gorszą kondycję psychiczną, na pogorszenie kondycji psychicznej. W jakim sensie? Jak to się przejawia? Część osób skarży się na zwiększony smutek, przygnębienie, zniechęcenie. Wiele osób mówi o lęku, o niepokoju, strachu, zarówno takim egzystencjalnym, ale też takim związanym z tym, że ta choroba pojawia się coraz bliżej. Tak jak na wiosnę mówiliśmy, znajomy znajomego znajomego zachorował, tak teraz to są nasi bliscy, to jesteśmy my. Część skarży się na irytację, na gniew, na emocje w kategoriach związanych z bezsilnością. A nawet powiem, że w tych 40% badania pokazują, że 98% wpada w panikę, a więc ten lęk jest bardzo, bardzo silny. I co wybrałaś? Jeśli myśleć o tych trudnych sytuacjach, to faktycznie emocji o tym kierunku pozytywnym zdecydowanie mniej doświadczamy i znajdujemy mniej sposobów poszukiwania, bo też nie mamy za bardzo możliwości. Tak więc to też jest bardzo duży wątek tego, jak ludzie radzą sobie w tej sytuacji. No bo nawet to, co daje dużo takiego wsparcia emocjonalnego, a więc kontakty z innymi, są w tej chwili okrojone. I nie wszyscy te kontakty mają, prawda? Bo chyba samotność jest jednym z problemów. Panie profesorze, czy z pana perspektywy, z tego, co pan obserwuje wokół siebie, pośród znajomych, między innymi, jest też coś, co wskazuje właśnie na takie pogorszenie kondycji psychicznej? No samo życie w izolacji na pewno nie napawa optymizmem, do tego mamy ciemny grudzień, ale czy to pana zdaniem jest powszechne? No powiem tak, że bardzo spotykam się z bardzo rozmaitymi reakcjami i postawami wobec tego, co się w tej chwili dzieje i nie daje się tutaj zbudować żadnego spójnego uogólnienia. No, jedna z młodych osób, które tutaj niedaleko mnie mieszkają, niedawno z nią taki właśnie mały incydent na klatce schodowej, gdzie właśnie zwróciłem jej uwagę, że jednak powinna nosić tą maseczkę, no bo jeździmy wszyscy windą, prawda, i tak dalej. Dość odczesowo się wobec mnie zachowała, przekonując mnie, że to wszystko jest spisek wielkich koncernów farmaceutycznych, które zawiadują strachem na całym świecie. Pan powiedział delikatnie, obcesowo, ale co, nakrzyczała, agresywna była? Ja nie pozwalam sobie komukolwiek być wobec mnie agresywna. Więc było to w miarę tonowane. Ale sens był właśnie taki, że ona była obrażona na mnie, że w ogóle ja zwracam jej uwagę na to i że ona się tam w ogóle niczego nie boi, że są brednie, po prostu kłamstwa i tym podobne rzeczy. Inni ludzie przyjmują to bardzo poważnie. Właśnie wczoraj wyszedłem akurat z domu, no, i obejrzałem ulicę tak sobie spacerując i nie widziałem ani jednej osoby, która by nie miała maseczki. No więc tutaj następna bardzo wyraźna zmiana. Kiedyś widziałem... A nie mogę. Ta sytuacja inna. Jedni zakładali, drudzy nie i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo to jest dziwne. Jeśli chodzi o tą depresję, o której pani tutaj mówi, to się spotykam z nastawieniami radykalnie przeciwstawnymi. Są ludzie, którzy oczywiście bardzo się obawiają tego, szczególnie jeśli to dotyka ich bardzo bliskich znajomych albo krewnych. No to już jak w domu jest, czy w rodzinie coś takiego przytrafia, to automatycznie jest inny sposób widzenia tego wszystkiego. Ale znam też wielu ludzi, którzy mi mówią, że bardzo im służy koronawirus. I właściwie dostarcza im wielu prawdziwych życiowych satysfakcji. Przede wszystkim dlatego, że nie muszą chodzić do przeklętej roboty.
ponieważ duża część ludzi w Polsce i na świecie uważa za najbardziej obrzydliwe, ohydne i wstrętne miejsce życia, miejsce pracy. Zakład pracy, firmę, szefa, kolegów z pracy i tak dalej. I oni mówią, że bardzo się dobrze czują. Mam taką znajomą, która pracuje w banku i mówi, ja odetchnęłam dopiero, kiedy zacząłem pracować zdalnie. To jest prawdziwa dla mnie wielka przyjemność, bo nie mam tych stresujących kontaktów właśnie z tymi rozmaitymi przełożonymi, którzy różne im są marki i moralnej, i psychicznej. I w związku z tym ona jeszcze oprócz tego ma bliższy kontakt z dziećmi swoimi, ponieważ jest w domu. To nie jest takie dotkliwe jak w niektórych domach, gdzie jest bardzo dużo dzieciaków. No, ona ma tylko jedno dziecko, więc też to bardzo jej służy. Bardzo jej się to podoba. Jeśli o mnie chodzi, to koronawirus w mojej pracy, w moim życiu bardzo niewiele zmienił. Bo ja właściwie, tak jak wielu ludzi z mojego zawodu, pracujemy w swoim gabinecie. I to, że ktoś nazywa to izolacją, no to jest tylko kwestia nazewnictwa. Ja w takiej izolacji napisałem bardzo wiele książek. No, książki powstają w izolacji przecież, w gruncie rzeczy, prawda? No tak to wszystko. To prawda, ale prowadzi pan zajęcia ze studentami? Tak, oczywiście, że prowadzę i zauważyłem na przykład taką oto rzecz. Inni wykładowcy odbierają to może inaczej. Trochę się skarżą właśnie na brak takiego kontaktu face to face. Natomiast ja zauważyłem, że moja relacja ze studentami znacznie bardziej się pogłębiła. I to, że oni ze swojego domu rozmawiają ze mną, ja jeszcze pozwalam na przykład na to, żeby oni nie włączali kamery. Bo oni poprosili, że oni woleliby, żeby kamery nie było. Że są we własnym domu, że są niespecjalnie umalowane, bo to o panie chodziło, prawda? Że możemy sobie rozmawiać w ten sposób. Ja jednostronnie się pokazuję, prawda? Ale po drugiej stronie są właśnie te głosy i czuję, że jest inna relacja. Że to jest właśnie relacja bliższa niż ta, która jest w oficjalnym budynku edukacyjnym z korytarzami, prawda, z tymi stołami okropnymi, ławkami i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym punkcie bardzo to było dla mnie doświadczenie właśnie takie nowe. Ja podejrzewałem, że tu będzie jakiś problem z tą relacją osobową. No i jeszcze na dodatek wciągnąłem się w te technologiczne rzeczy. Bardzo jestem dumny z tego, że się wciągnąłem w te technologiczne rzeczy i już jestem na poziomie XXI wieku teraz. To duża przyjemność. Ale oczywiście, to są oczywiście żarty. Ja nie chciałbym tymi żartami przysłaniać tego powagi całej sytuacji oczywiście. Do wszystkiego oczywiście za chwilę dojdziemy. Bazil Kerski. Bazilu, słyszysz nas? Chyba się rozłączyli. O, jakieś problemy techniczne. Tak, coś wspomnieli o internecie. Okej, rozumiem. Postaramy sobie dać radę. Postaramy się dać radę. O. Tak, halo, Bazil? Tak, dobry wieczór. Przepraszam, mamy problemy z naszym internetem w Europejskim Centrum Solidarności, dlatego nie słyszałem rozmowy. No to też jest być może skutek epidemii, bo chyba nigdy z internetu... Mówiliśmy o stresie ludzi, a to chyba już zmęczenie urządzeń. Zmęczenie urządzeń. Bazilu, mówiliśmy o tym, że... I to jest dla mnie trochę zaskakujące, że pani Agnieszka Zielonka i profesor Stefan Chwin widzą nie tylko negatywy, ale i pozytywy, i to sporo pozytywów tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. To zapewne zostawi pewne... To zostanie z nami w pewnym sensie. Natomiast chciałbym ciebie zapytać, co twoim zdaniem jest tak wyraźnie odczuwalne w twoim życiu, w twoim osobistym doświadczeniu na minus i co jest odczuwalne na plus w związku z epidemią? Bardzo się cieszę, że słyszę, że dyskusja idzie w kierunku rozmowy o szansach, pozytywnych wyzwaniach, bo dobrze wiemy, że bardzo łatwo nazwać zagrożenia czy negatywne skutki
tej pandemii. Pamiętam takie słowa 2 lata temu Stefanowi, dobrze znanego pisarza, eseisty Claudio Magrisa, Włocha, który odbierał u nas nagrodę za najlepszą książkę europejską wydaną w języku polskim. I on powiedział wtedy taką mądrą rzecz. Warto być przy analizie pesymistą, a w perspektywie działania optymistą. I to jest chyba też dobry klucz dla naszej dzisiejszej rozmowy. No ja niestety, jeśli o moje życie chodzi, to muszę powiedzieć, że ten rok pandemia pokrzyżowała trochę mój model życia, który jest próbą życia i pracowania między Berlinem a Gdańskiem. To szczególnie wiosną było bardzo trudne, kiedy we wszystkich państwach europejskich nastąpił taki nacjonalistyczny refleks. Szczególnie to było rozczarowujące w strefie Schengen, kiedy zamknięto granice, myśląc, że to nas ochroni przed pandemią. Już ta jesień, już ta zima lepiej wygląda. Już jesteśmy chyba mądrzejsi, już bardziej myślimy też politycznie w takim wymiarze wspólnotowym. Wielu z nas ma w swoich rodzinach osoby bardzo zagrożone, bardzo dotknięte. No nie ukrywam, dla mnie dużym wyzwaniem jest zabezpieczenie rozwoju, nie tylko opieki dla mojego starszego syna, 28-letniego, który jest intelektualnie niepełnosprawny. To oznacza, że nie rozumie tych wszystkich wskazań zachowania i to oznacza, że te osoby są mocno izolowane. Warsztaty są od wielu miesięcy zamknięte, także nie tylko jest problem z fizyczną opieką, ale też z rozwojem tych ludzi. Tutaj mówię świadomie, bo Aram Rybicki kojarzy mi się z otwartością, z mówieniem też o tym, że społeczeństwo też się składa z ludzi innych. Specjalnie używam słowa niepełnosprawnych, innych, na przykład osób autystycznych. I muszę tutaj powiedzieć pozytywną rzecz. Jestem głęboko pod wrażeniem zaangażowania sercem osób pielęgnujących, osób wspierających, osoby chore, osoby niepełnosprawne. Jestem pełen podziwu, bo są to obszary życia i pracy, które nie zostały przez nasze społeczeństwa docenione. Mój syn jest co prawda w Berlinie zaopiekowany, ale w Niemczech obserwuję ten sam problem, co w Polsce. Mieliśmy dużo debat na temat specjalistów, najlepszych lekarzy, ściągania najmądrzejszych lekarzy, ale zapomnieliśmy o tej kadrze w służbie zdrowia czy w służbie seniorów, osób niepełnosprawnych, która jest tym bezpośrednim kontaktem ze światem. To są osoby bardzo wykwalifikowane, niesamowicie empatyczne, zaangażowane, które zarabiają grosze w całej Europie. A okazuje się, że teraz jakby te osoby nie tylko opiekują się ludźmi, ale też zapewniają kontakt ze światem. No i muszę powiedzieć, jestem pozytywnie zaskoczony, jak, to też chyba Stefan powiedział, jak silni potrafią być ludzie mimo tych ograniczeń, jaka jest wola do optymistycznego spojrzenia w przyszłość, mimo bardzo trudnych wyzwań. I ostatnie zdanie, bo nie brałem udział w początkowej rundzie, a wiem, Romanie, że zapytałeś się o to, jak bardzo wyjątkowa jest ta sytuacja, jak bardzo wyjątkowy jest ten rok. Tam wspomniałeś chyba to historyczne doświadczenie stanu wojennego. No tak, to może względem skali i poczucia zagrożenia, tak sądzę. Tak, ja może inne zdanie. Ja myślę i to w tym zdaniu jest chyba i potencjał trudny, ale też pozytywny. Pandemia, ten rok stworzył coś wyjątkowego na świecie. Połączył życie prywatne każdej jednostki, niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, światem polityki i światem globalnej rzeczywistości. I muszę ci powiedzieć, nie lubię tego porównania. Dotychczas właściwie tylko wielkie wojny światowe taką sytuację tworzyły, a nawet nie na całym globie, nie na całym świecie. Więc powiedziałbym, nie tylko dla Polaków, chyba dla całego świata jest to nowe doświadczenie, że my właściwie wszyscy na całym globie nie tylko w tym wszystkim rozmawiamy, przed tym samym się chronimy.
Ale też chyba, jeśli potrafimy, rozglądamy się po całym świecie, kto sobie daje radę, kto ma szczepionkę, kto ma najlepsze możliwości organizacji. To jest niesamowita sytuacja globalizacji, w tym przerażającym wymiarze oczywiście, bo to jest zagrożenie dla życia i to są już setki tysięcy ludzi, którzy zmarli, ale z drugiej strony jest to też szansa na bardzo rzadkie poczucie realnego, globalnego połączenia też w losie i jak to jeden z mądrych filozofów powiedział, chyba Iwan Krastev, doświadczamy też globalizacji duszy, umysłu. Także widzimy, to są ciemne i jasne strony tego doświadczenia, ale wyjątkowy stan dla życia, dla zarządzania wspólnotami na całym świecie. No i prawdopodobnie, jak wielu mądrych ludzi zwraca uwagę, być może tak zwany zielony łabędź, ja dotychczas też nie wiedziałem, o co chodzi, zielony łabędź to parafraza ciemnego, czarnego łabędzia, to znaczy tych skutków niespodziewanych zmian, tych skutków niespodziewanych wynikających z takich kilku czynników, które wpływają na nasze życie. To są zmiany klimatyczne, ekologia, zmiany ekologii. To jest niesamowite zagęszczenie życia ludzi, no bo w Wuhan to nie mała miejscowość, o wiele większa niż Trójmiasto. No i to jest ta nowa jakość globalizacji, to znaczy połączeń. Codzienne loty z Wuhanu na przykład do Monachium, do Frankfurtu spowodowały to, że natychmiast ten wirus przemieścił się też do naszej Europy Środkowej. Także ta dzisiejsza pandemia jest zapowiedzią przyszłych reakcji czy doświadczeń, które nas czekają i które będą miały wymiar globalny. Pan profesor Stefan Chwin jest tutaj cennym gościem również z tego powodu, że prowadzi swój osobisty koronadziennik. Tak to się nazywa. Panie profesorze, co pan w tym koronadzienniku pisze? O czym pan pisze? No, piszę o rzeczach bardzo poważnych, ale też o takiej właśnie stronie czasem groteskowej tego, tych wydarzeń, w których mamy tutaj możemy uczestniczyć w tej chwili, co jest poważne i to, co mnie bardzo zaniepokoiło, to jest oczywiście wykorzystywanie tego koronawirusa no do rozmaitych, nazwijmy to, gier i manipulacji politycznych czy socjotechnicznych rozmaitych. Ja bardzo się jednej rzeczy obawiałem oczywiście, że zostanie uruchomiona w Polsce taka narracja, że to jest kara, że to jest jakieś wydarzenie, które ma właśnie taki sens wyższy i że za to ponoszą odpowiedzialność określone grupy społeczne. Powiem szczerze, że spotkałem się z takimi wypowiedziami. No już nie będę mówił gdzie, możecie się Państwo domyślić gdzie, w jakiej to rozgłośni radiowej, w której jest forsowana co jakiś czas ta myśl, że koronawirus jest skutkiem tego, co robią polskie kobiety na ulicach. No jest to w moim przekonaniu szalenie niebezpieczny trop myślenia, który z wielu powodów może podsycać rozmaite antagonizmy między grupami społecznymi. I o w koronawirusie o tym oczywiście piszę, dlatego że się spotykam z ludźmi, którzy w ten sposób rozumują. W koronadzienniku opisałem rozmowę telefoniczną z jednym z moich znajomych. Człowiekiem, który jest bardzo wierzący i co jakiś czas czytam i Biblię przez telefon, który miał ogromną pretensję do Kościoła katolickiego, że Kościół katolicki na całym świecie nie organizuje wielkich, gigantycznych procesji przebłagalnych, które by szły przez takie miasta jak Berlin,
Paryż, Nowy Jork, Londyn, żeby wyrazić ten właśnie stosunek właściwy do tego wydarzenia, jako wydarzenia o charakterze takim metafizyczno-karcącym. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia, który jest bliski pewnej części ludzi, w Polsce też oczywiście. Ja staram się jednak tutaj troszkę łagodzić ten sposób myślenia i przypominam o tym, że to jest po prostu atak jednego gatunku biologicznego na drugi gatunek biologiczny i nic innego w tym nie ma. Tak jak nas atakują bez przerwy rozmaite gatunki biologiczne, duże, małe, mniejsze, widoczne i niewidoczne, tak teraz akurat uderzył w nas gatunek, który nad nami góruje. No w tej chwili on nad nami góruje dlatego, że nie mamy sposobu na niego. Żadnego. Jest to upokarzające, bo on wykazuje większą inteligencję niż my. No przykra sprawa, ale miejmy nadzieję, że ta sprawa z tymi szczepionkami tą sprawę rozjaśni i po prostu dojdzie do kontrataku. No bo to mamy do czynienia z atakiem gatunku, obcego gatunku na nas i będzie może ten sposób farmakologiczny słuszną odpowiedzią na to wszystko. Co? Więc i o tym też piszę w tym moim dzienniku, ale to jest jedna tylko ze spraw. Co więcej, tak jak pan mówi, wobec tego koronawirusa wszyscy jesteśmy równi. Co prawda młodsi może mają nieco więcej forów, ale też niekoniecznie, jak przekonują raporty na temat koronawirusa, umieralności. To jest bardzo podobne do tego, co było w przypadku epidemii AIDS. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak wyróżniano pewne grupy szczególnie narażone. I teraz jest taka sama narracja, że są pewne szczególne grupy narażone na to wszystko. No więc to też ja uważam, że te wszystkie zdarzenia, które się w tej chwili rozgrywają, raczej dowodzą tego, że ten wirus ma jedną zaletę, jest demokratyczny. To znaczy uderza we wszystkich. No po prostu tutaj pod tym względem trzeba właśnie o tym mówić. Młodzi ludzie nie przyjmują tego, duża część młodych ludzi nie przyjmuje tego do wiadomości. To, co mnie boli najbardziej, to oczywiście to, że duża część ludzi w tej chwili postanowiła nie korzystać z usług służby zdrowia w tej sprawie. Bardzo duża liczba ludzi dowiaduje się teraz, nie zgłasza się w ogóle w tej sprawie, nie chce ujawniać tego, że jest chora na koronawirusa, bo to uderza w ich karierę zawodową. To wystawia ich na ryzyko utraty pracy i tym podobne rzeczy. Zatem ukrywa się koronawirusa. Jest to w moim przekonaniu szalenie niebezpieczna rzecz i my, nazwijmy to ludzie, którzy mają jakieś możliwości publicznego wypowiadania się, powinni zwracać uwagę na to, że jednak stopień ryzyka po obu stronach jest nierówny. Że nawet jeśli się pracę traci, no to jednak lepiej stracić pracę niż stracić życie. Prawda? Ta kalkulacja jest taka. Ale jednak mam takie wrażenie. To ta statystyka, która do nas dochodzi, wydaje mi się, że to jest statystyka, która jest myląca. Dlatego, że właśnie wielu ludzi nie poddaje się testom. Nie chcę tam iść, nie chcę się dowiedzieć w ogóle o tym, że jestem chora na koronawirusa. Część przekonuje siebie, że nie jest chora na koronawirusa, tylko na grypę jestem chora. To jest dodatkowa okoliczność, która też mnie bardzo niepokoi, o tym też piszę. Chciałbym teraz zapytać Bazila. Bazilu, czy ty również uważasz, że to, co się dzieje wokół nas, no mimo obaw pana profesora, na szczęście nie jest wykorzystywane politycznie, a nawet jeśli ktoś próbował, to chyba nie padło na podatny grunt? Znaczy ja myślę, że trudno mówić o tym doświadczeniu pandemii, bo ono jest pełne paradoksów. Przed chwilą mówiłem o zamykaniu granic, o takim refleksie nacjonalizmu nowego, a z drugiej strony czekamy na pieniądze od Unii Europejskiej, która ma odbudować. Tak jak patrzę się jakby na sferę publiczną,
to z jednej strony obserwuję to, co Stefan mówi, rosnące wyrazy teorii spiskowych. Tutaj mam wrażenie, że jeszcze Polska należy do tych państw, w których te teorie spiskowe się pojawiają, ale nie w tak systematyczny, tak publiczny sposób, jak na przykład w Niemczech. Niemcy są w szoku, ponieważ od pół roku mieszanka grup teorii spiskowych, ezoteryków, skrajnej nacjonalistycznej prawicy, faszystów, potrafią zmobilizować dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wychodzą na ulice dużych miast, protestując nie tylko przeciwko polityce w czasach pandemii, ale kwestionując ten wirus. No w Stanach Zjednoczonych zapewne do państwa dotarło, to jeszcze nie jest temat w Polsce, ale w wielu demokracjach zachodnich, znaczenie nowej teorii spiskowej Kunen, prawda? Kanon, tak? Teoria spiskowa, która bardzo przypominała mieszankę teorii na temat elit mordujących dzieci, to nam przypomina oczywiście antysemityzm przed 100 lat. Coś, co pomogło zmobilizować siły na rzecz Trumpa 4 lata temu, teraz jest szerszym fenomenem, już dochodzącym do Europy Środkowej. A z drugiej strony, jak rozmawiam z moimi amerykańskimi przyjaciółmi, to oni mi mówią, że paradoksalnie korona przyczyniła się do upadku Trumpa. Duża część obywateli już nie ma ochoty na tak zwaną bullshit politykę, politykę, która jest oparta na kłamstwie. Więc być może prawda polega na tym, że mamy wzmocnione fenomeny. I ten fenomen ucieczki w teorie spiskowe, no, wynikający z strachu, zagrożenia, ale też coraz większą ilość obywateli, którzy żądają od polityki, od strefy publicznej, od autorytetów publicznych też wiarygodności. I może dlatego ten obraz nie jest jednoznaczny. Mówiłeś o tej teorii spiskowej, to chodzi o tę pizzerię, gdzie rzekomo gdzieś tam w podziemiach coś... Zaczęło się od pizzerii. Tak. Elity miały krzywdzić tak. Dzieci, tak? Szaleństwo rzeczywiście. Możemy się z tego śmiać. Znaczy, przeglądałem w ostatnich dniach, przygotowując się do naszej rozmowy, media polskie. O dziwo, my Polacy, którzy jesteśmy tak blisko związani ze Stanami, no na szczęście jeszcze tego wirusa nie złapaliśmy, przynajmniej nie widzę jeszcze, a być może dlatego, że to, co Stefan mówi, mamy inne teorie spiskowe, mamy inne modele szukające winnych. No pamiętamy wiosną duża agresja też na osoby z Azji, albo przynajmniej wyglądające jak osoby z Azji. Była taka fala, właśnie tak jak Stefan powiedział, w latach 80. zlokalizowania tej choroby w jednej grupie społecznej, to teraz bardzo delikatnie brzmi, nie tylko szukania winnych, ale też wyrażania właśnie swojej agresji. Ale wydaje mi się, że chyba jesteśmy jednak w takim mainstreamie europejskim na szczęście dalej. A chciałbym jeszcze dopytać, mówiłeś, że w Niemczech to na zaskakująco dużą skalę występuje. Pytanie, czy w zachodnich landach, czy we wschodnich, czy i tutaj bez różnicy? To jest bardzo ważne pytanie. Można powiedzieć, że pierwszy raz jest to temat, który łączy. Łączy te środowiska, te regiony w zachodzie i na wschodzie, które mają postawę antydemokratyczną, antyliberalną. I to jest bardzo szeroki, bardzo przez to niebezpieczny sojusz, bo to jest od lewej strony do prawej strony i nie mówimy o demonstracjach 500 osób. My mówimy o demonstracjach kilkudziesięciu tysięcy osób w czasach pandemii. Jedna z nich, nawiasem mówiąc, mniejsza 1500 osób, zebrała się na moście polsko-niemieckim w Słubicach w Frankfurcie. Więc ten protest dotarł, on jest nie tylko antyszczepionkowy. On niesie ze sobą nowe formy wykluczenia, tak jak antysemityzm. On może być z jednej strony homofobiczny, on może być przeciwko kobietom, jak Stefan powiedział, on może być przeciwko osobom niewierzącym. To jest, i wydaje mi się, że to jest wyzwanie następnych lat. Spora część ludzi szuka nowych tożsamości zbiorowych.
których nie dają nam być może te instytucje i te osoby, które dotychczas były autorytetami. To nie musi być niebezpieczne w demokratycznych społeczeństwach. Pytanie jest, jak silna jest demokratyczna szczepionka w tych społeczeństwach. O Niemców jeszcze się nie boję. Amerykanie pokazali, że jednak potrafią powstrzymać to szaleństwo. Zobaczymy, jak u nas w Polsce to będzie wyglądało. Tutaj rzeczywiście, jak Stefan mówi, niebezpieczny może być sojusz z tym kościołem dzisiaj, który się czuje zagrożony przez demokratyzację, przez większą chęć obywateli rozdzielenia państwa i kościoła. Być może nasze teorie spiskowe właśnie na tle tego konfliktu się narodzą. Pani doktor Agnieszka Zielonka, pani doktor, z czego wynika według psychologii, z czego wynika taka podatność na teorie spiskowe, na to, by nie ufać temu, co większość społeczeństwa dostrzega i akceptuje jako fakty? W sytuacji zagrożenia dużo chętniej sięgamy po wszelkiego rodzaju horoskopy, wszelkiego rodzaju rzeczy, na które nie mamy tak dużego wpływu naukowego. I te spiskowe teorie dziejów nas trochę z jednej strony uspokajają paradoksalnie, bo znajdujemy jakąkolwiek przyczynę czegoś, czego nie rozumiemy. Tak, jakieś wytłumaczenie, a z drugiej strony no, dają nam też takie przyzwolenie na ten lęk, który czujemy i który pojawia się w nas bardzo silnie. Bo tutaj nie ma co się oszukiwać, gro osób po prostu nie ma takiego dostępu do emocji, jakbyśmy chcieli i często nasze reakcje w sytuacjach stresowych są nieadekwatne do tego, co się dzieje i chcemy znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie dla tej sytuacji. Co nie rozumie przez dostęp do emocji? Gro polskich osób, Polaków, ale też i na Zachodzie to się obserwuje, natomiast ja się jakoś odnoszę do Polski tutaj. Nie ma takiej wielkiej otwartości na to, by emocje odczuwać. Raczej lubimy emocje nazywać, bardziej myśleć o emocjach niż ich doświadczać. W związku z tym no, jest to duży temat do naszej pracy w sytuacjach, kiedy zderzamy się ze stresem, z sytuacjami dla nas trudnymi. I nasze strategie radzenia sobie ze stresem tak naprawdę idą w trzech kierunkach. Albo radzenia sobie takiego zadaniowego, rozwiązać problem. Tutaj brakuje nam wpływu, więc już mamy trudną sytuację. Najzdrowsze są strategie zadaniowe łączone z emocjonalnymi. No ale teraz, jeśli popatrzymy na to, że dostęp do emocji, do rozpoznawania emocji nie jest jakoś silny, no to też jest kłopot. Więc siłą rzeczy, odpowiadając jeszcze na pytanie dotyczące tych spiskowych teorii, idziemy w strategie ucieczkowe. Czyli radzimy sobie w taki sposób, żeby nie myśleć, żeby nie zauważać, albo żeby rozładować napięcie. Bo w długotrwałym stresie te strategie ucieczkowe też nam są potrzebne, więc to nam daje trochę oddechu, trochę takiego złapania dystansu. No i dobrze jest chyba poczuć, że nie jesteśmy sami w tym przekonaniu. Łączymy się wtedy w większą grupę, tak? I no i jest taka manifestacja 1500 na moście w Słubicach albo, albo w Niemczech, jak mówi Bazylkerski, wielotysięczne wręcz manifestacje, co jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, ale tak. Mam wrażenie, że tę podatność na różne teorie spiskowe, na rzeczy wręcz teorie niestworzone rzeczy tak zwane, że ona się wiąże z niskim zaufaniem społecznym. I to jest właśnie... Ale to jest dla mnie ciekawe, tak? Bo Niemcy akurat należą do społeczeństw, gdzie to zaufanie społeczne jest wysokie. Polska startowała z niskiego pułapu, przez lata budowała to. W ostatnich latach z powodów, które znamy, nastąpiło istotne tąpnięcie. A jednak u nas cały czas no, ta podatność jakoś się nie wyartykułowała. Nie ma jakiegoś ruchu wielkiego. Oczywiście w rozmowach można usłyszeć ze znajomymi różne rzeczy. Ja się nie zaszczepię. Odpowiedź popularna nie, bo nie. Czy pani zdaniem taki potencjał, taka podatność w polskim społeczeństwie istnieje i możemy jeszcze z tym mieć po prostu do czynienia za jakiś czas?
Tak, myślę, że w ogóle temat zaufania społecznego jest bardzo ważnym tematem i to, że to zaufanie w Polsce no, może trochę wzrastało, ale znowu jest niskie, wcale nam akurat tutaj nie pomaga, więc idziemy w stronę bardziej skupiania się na relacjach rodzinnych, na relacjach przyjacielskich, żeby się ratować z poziomu emocji czy z poziomu poradzenia sobie z różnymi trudnościami. Natomiast zaufanie społeczne no nie buduje tutaj takiego w nas spokoju i nie daje nam takiego wsparcia, jakiego byśmy mogli oczekiwać. Więc z automatu w sytuacjach, kiedy no, zaskakują nas informacje, że będzie coś zamknięte, nie będzie, że pójdziemy do pracy, nie pójdziemy do pracy. To też ja tak jak pracuję z moimi klientami, gdzieś prowadzę warsztaty, szkolenia, rozmawiam z zarządami różnych firm u nas tutaj na Wybrzeżu i nie tylko, no to w zasadzie wszyscy czekają, co się pojawi nowego. Nie jest to w ogóle w zasadzie przewidywalne. W związku z tym te wątki związane z zaufaniem są coraz silniej akcentowane też chociażby w biznesie. Już nie wspomnę o dzieciach, o tym, że zmiany ferii, zmiany sytuacji, w jakiej te dzieci się znajdują teraz, tego, że nie będą mogły wychodzić samodzielnie na dwór w trakcie ferii. A już w tej chwili te interakcje społeczne dziecięce są mocno, mocno okrojone. I organizuje się je w taki domowy sposób i stara się jakoś dzieciom zapewnić tą możliwość interakcji, no to powoduje, że to sprawnie ułatwia. I to zaufanie społeczne jest niezwykle ważne, natomiast widać, że ono coraz bardziej spada. Od razu chciałem zaznaczyć, że nie jesteśmy opłacani przez koncerny farmaceutyczne, a temat ważny szczepień się pojawia. On jest wręcz kluczowy dla opanowania tej zarazy, której doświadczamy od wielu miesięcy. I chciałem Państwa zapytać o odpowiedzialność za słowo w życiu publicznym, bo ktoś powiedział, że tej zarazy już właściwie nie ma, już sobie poszła, było to u progu lata. Ktoś inny powiedział, że się nie zaszczepi, nie bo nie. Tymczasem przydałaby się chyba jakaś kampania społeczna. Jesteśmy społeczeństwem głęboko podzielonym, ale przydałaby się kampania społeczna pewnie, w której obie strony by apelowały o masowe szczepienie się. Czy Państwa zdaniem coś takiego jest w ogóle możliwe w obliczu tego wielkiego zagrożenia, które przyszło z zewnątrz, żeby Polacy głęboko podzieleni chociaż w tej sytuacji przemówili jednym głosem? Pan profesor Chwin. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, ponieważ wypowiedź taka, o której tutaj myślimy, ma zawsze jakiś rezonans, korzystny lub niekorzystny rezonans społeczny. Nie przypadkiem, no, weźmy na przykład tam ministrów czy innych działaczy politycznych, którzy właśnie demonstracyjnie oświadczają, że nie będą się szczepić. To przecież to nie jest tylko jakaś ich wypowiedź prywatna, która wyrasta z ich przekonań osobistych, tylko oni obserwują rezonans społeczny i ten rezonans społeczny w pewnej części społeczeństwa polskiego jest pozytywne. No. Część. Przepraszam, czy dobrze zrozumiałem? Jest to w praktyce granie życiem ludzi dla korzyści politycznej? No, to może być przez same te osoby nie uważane za granie życiem, tylko że właśnie stanie na gruncie prawdy. No, to umysł ludzki pod tym względem jest bardzo sprawny i potrafi tutaj argumenty przedstawiać. No, widziałem parę razy w telewizji osoby bardzo takie znaczące, które bardzo w taki właśnie sposób występowały. Wiedząc, że grupa antyszczepionkowców to będzie poważna grupa wyborców. Więc też trzeba ich zaspokoić. Więc z tego punktu widzenia to występuje w sposób niewątpliwy. My mówimy o społeczeństwie, ale apelujemy tutaj do dobrych uczuć, które są w nas i w ludziach.
Niemniej jednak socjologia mówi, że społeczeństwo jest przestrzenią rozmaitych konfliktów, walk, rywalizacji, gry o prestiż. To są rzeczy raczej nieprzyjemne. I w tym wszystkim pojawiają się właśnie kwestie życia i śmierci, czyli właśnie sprawy związane z koronawirusem. Byłoby dobrze oczywiście, gdyby się wyłonił jakiś jednolity front w tym zakresie, ale ja nie wierzę w to zupełnie. No, tak są podzielone interesy rozmaite, że to jest chyba po prostu niemożliwe. No. Słyszałem taką wypowiedź kiedyś, bardzo taką szokującą, że ci, którzy mówią o konieczności szczepień, są po prostu opłacani przez te koncerny, które teraz będą wpuszczać na rynek te szczepionki, zarabiając miliardy dolarów. To taka opinia oczywiście przemawia do sporej części ludzi oczywiście. No. Więc z punktu widzenia psychologii społecznej, ja tak bym powiedział tutaj do pani doktor, to jednak trzeba powiedzieć, że społeczeństwo nie jest, nazwijmy to, arkadią społeczną, prawda? Że to jest jednak bardzo twór i skomplikowany, ale też wstrząsany rozmaitymi niebezpiecznymi zjawiskami. I one nie znikną. To ja nie wierzę w to, żeby nastąpiła tutaj jakaś taka zmiana. No ale ludzie, którzy próbują to jakoś naprawiać, mają swoją rolę do odegrania i nie odgrywają. Chociaż statystyki, teraz ja wczoraj chyba słyszałem statystykę, która mówi, że właśnie około połowy Polaków nie chce się zaszczepić na koronawirusa. Połowa Polaków to jest, no przeliczcie to państwo na miliony. To połowa to brzmi sobie tak sobie, ale to jeśli już się liczy na miliony, no to jest już poważna sprawa. No to jest problem, bo podobno dopiero przy 90% zaszczepionych uzyskuje się taką społeczną odporność na zakażenie i no to będzie biło w nas wszystkich. Nawiasem mówiąc, mój znajomy, który jeszcze niedawno mówił, że się nie zaszczepi, teraz mówi, że się zaszczepi, bo rząd Szwajcarii uznał jedną z tych szczepionek za bezpieczną, w związku z tym on nabrał przekonania, że ona jest bezpieczna. To jest charakterystyczne. Polscy specjaliści nie byli go w stanie przekonać. Decyzja rządu Szwajcarii go przekonuje. Bazylu, czy podobnie to wygląda w Niemczech? Niemieckie społeczeństwo, mam wrażenie, jest jakimś punktem odniesienia dla nas. Znaczy mówiłem, że globalizacja tworzy wspólnotę ludzi ziemi, ale ten paradoks polega na tym, że jednocześnie w tej globalizacji doświadczamy specyfik naszego społeczeństwa, no i też naszych tradycji politycznych. W Polsce w tych czasach pandemii widać coś, co jest dramatem już od kilkudziesięciu lat. Doktor Zielonka mówiła o niskim poziomie zaufania. Ja przypomnę badania Zespołu Polskich Socjologów profesora Czapińskiego. To są te stałe badania socjologiczne, które już 5-6 lat temu mówiły, że w naszym społeczeństwie, to dotyczy nas wszystkich, w ostatnich dekadach zawężyło się pojęcie solidarności, można też powiedzieć zaufania. To znaczy chcemy być, jesteśmy solidarni z tymi, których znamy. Nasi najbliżsi, przyjaciele, rodzina. Nie potrafimy zbudować więzi emocjonalnych, ale też ideowych z większą grupą. No to oznacza niższe zaufanie. Odpowiadając na twoje pytanie, po pierwsze była szansa już pandemii, żeby zbudować zaufanie, żeby zmierzyć się z wyzwaniem, żeby mówić pełną prawdę. No niestety byliśmy ponownie w roku wyborczym i miałem wrażenie, że ten rok wyborczy pokazał, co jest cechą polskiej polityki. Nie wiem, czy specyficzną, ale jednak polskiej polityki ostatnich lat. To jest, że się inwestuje w to wąskie pojęcie solidarności, że się inwestuje polityczne siły w niski poziom zaufania. Więc tu się zgadzam niestety z sceptycyzmem Stefana,
ale dziwię się, że nie ma siły politycznej, nie ma instytucji, która by nie powiedziała, to ja teraz zacznę inwestować w podwyższenie poziomu tego zaufania. To mi nie przyniesie szybkich zysków, ale być może za 5, 10, a może 15 lat. To nie tylko dotyczy polityki, to też dotyczy mediów, to też dotyczy elit w ogóle w szerokim znaczeniu. My przestaliśmy mieć odwagę inwestowania w idealizm podwyższenia wyższego poziomu zaufania. Dlaczego? Bo ten idealizm będzie oznaczał solidarność z tym, kogo nie znam. Z tym, kogo nie znam. I to może być sąsiad, który jest 3 klatki dalej, którego codziennie nie widzę. To jest nasz poważny problem społeczny. I dlaczego o tym mówię? Bo to są zasoby, te pozytywne, które są potrzebne w momencie pandemii. Dlaczego? Mówiliśmy o teoriach spiskowych. Mnie się wydaje, że przyczyną teorii spiskowych jest pewien komfort. Ja sobie siedzę, mam wytłumaczenie, ale to jest najważniejsze. Nie biorę za nic odpowiedzialności. A za pandemię nie są odpowiedzialni tylko ludzie w Wuhan czy w Chinach. Tak jak przedtem mówiłem, pandemia jest wiadomością, którą otrzymaliśmy. Bardzo prostą. To jest wynik nowej jakości naszego życia. Ta jakość to jest globalizacja, to jest życie, no my na szczęście w Polsce nie, ale w wielu kontynentach, w miastach 18-milionowych, bo tak wygląda struktura pracy. To są zmiany klimatyczne, z których my w Polsce się śmiejemy, bo jeszcze jesteśmy w tej części świata, gdzie ich może nie odczuwamy. Ale ktoś, kto używa teorii spiskowych, szuka dzisiaj winnych dla pandemii, mówi, ja nie biorę odpowiedzialności. To znaczy ja nie chcę aktywnie, jako obywatel, brać udział w procesach, które będą trwały wiele lat, które mogą na tą sytuację wpłynąć. Ja nie mówię, że zatrzymać, wpłynąć. Także my mamy też w ogóle w Polsce pewien kryzys obywatelskości w tym obszarze, który dotyczy szerszych zmian, który nie tylko dotyczy zmiany naszego podwórka, naszej ulicy, naszej dzielnicy. I dlatego głosy takie bardzo sceptyczne, jak Stefana, uważam za niestety prawdziwe, ale wydaje mi się, że musimy alternatywę stworzyć. Tylko brakuje nam bardzo ważnego sojusznika. Nie chcę krytykować Kościoła, ale wydaje mi się, że historyczna rola polskiego Kościoła katolickiego w latach 80. była taka, że otworzył się na solidarność wobec innych. Pamiętamy kazania gdańskie Tischnera, który mówił, że w spotkaniu z innym, w odpowiedzialności za innego wzmacniamy siebie, poznajemy siebie. To był na przykład Kościół otwarty dla niewierzących, dla intelektualistów stawiających, artystów, trudne pytania. A dzisiaj niestety ta bardzo ważna instytucja w Polsce dla Polski no niestety nas wzmacnia w tych bardzo negatywnych tendencjach ostatnich dekad, za które wiele osób jest odpowiedzialnych, nie jedna partia, nie jeden polityk. Także pandemia jest dla nas szansą na, no może skonstruowanie na nowo naszej kultury politycznej, ale to nie przyniesie szybkich, pozytywnych efektów. To będzie bardzo długa i bolesna droga. Ja przepraszam, że jeszcze wrócę do tego wątku niemieckiego, ale ty jesteś na co dzień wnikliwym obserwatorem tego, co się w Niemczech dzieje i pytanie, czy sytuacja w Niemczech bardzo się pod tym względem różni od tego, co jest w Polsce? Czy tam na przykład jest prowadzona jakaś powszechna, społeczna kampania na rzecz szczepień, co do której no, wszystkie siły polityczne są zgodne? To znaczy, cieszę się, że pytasz się o Niemców i to nie dlatego, że jest to kraj, w którym też żyję, ale wydaje mi się, że Niemcy położone w środku Europy, duży naród na małej powierzchni, jest dzisiaj odzwierciedleniem wszystkiego, co pozytywne i wszystkiego, co negatywne. Już mówiłem o bardzo silnych, o wiele silniejszych niż w Polsce, protestach antyszczepionkowych, teorii spiskowych. To jest przerażające i to jest ważne. To nie są ludzie z peryferii. To są elity, to są ludzie dobrze zarabiający, to są osoby w sile wieku, to są osoby, które na indywidualne pytanie, czym się dobrze wiedzie, mówią, tak, bardzo dobrze nam się wiedzie, ale nie chcemy tego tempa zmian, chcemy zatrzymać świat.
To jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, no nie jeden z moich polskich przyjaciół, przyjaciółek mówią mi, no jak to fajnie w Niemczech, lepsza służba zdrowia. Ale teraz w tych dniach doświadczamy tej tragedii, o której na początku mówiłem. Jest masa specjalistów, jest może wiele maszyn, ale czego brakuje? Ludzi do obsługiwania maszyn, tak jak w Polsce. Pani kanclerz w sposób hektyczny, histeryczny wręcz, wprowadziła totalny lockdown, ponieważ była przerażona stanem niemieckiej służby zdrowia, która właśnie nie inwestowała w tą średnią kadrę, ale mamy też problem protestów wiejskich regionów, prowincji, gdzie zlikwidowano szpitale, gdzie zlikwidowano służbę zdrowia, wmawiając nam, że telekonferencja wideo zabezpieczy opiekę zdrowotną, a tutaj przychodzi konkretna choroba, jest konkretnie chory człowiek i nie ma tej opieki, tej pomocy w obrębie 50 czy 100 kilometrów. Także w Niemczech widzimy wszystkie też zagrożenia, wszystkie deficyty polityki, które też u nas widzimy. Ostatnie zdanie. Ten kraj, Niemcy, jest rządzony przez wielką koalicję, jest rządzony przez konsensus, ale wchodzimy w rok wyborczy i na pewno ważnym tematem będzie negacja tego konsensusu. Bardzo będą silne prądy antyelitarne, antyrządowe. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudny rok, tym bardziej, że nastąpi zmiana generacji. Angela Merkel nie będzie już kandydowała i powiem szczerze, nie wiem, kto dojdzie do władzy. Znam tych ludzi, ale oczywiście nie wiem, jak będą się zachowywali. Czy będą szukali rozwiązań europejskich, globalnych, czy się zamkną w sobie, czy otworzą się na antyszczepionkowców. Wydaje mi się, że droga Niemiec, mimo wszelkich stabilności i lepszego przygotowania, jest niestety otwarta. To będzie też dramatyczny rok polityczny, ten następny. Bardzo wielu ważnych decyzji w Niemczech, też dla nas, Polaków i Europejczyków. Ale twoim zdaniem ten ład demokratyczny, z którego Niemcy słynęły przez dekady, te wysokie standardy demokracji, to jest obecnie zagrożone w warunkach pandemii? Myślę, że pandemia jest oczywiście testem. I co jest ważne, odpowiedź na to, jak zachowują się Niemcy, warto nie tylko szukać w samych Niemczech, też w sąsiedztwie. Czego niemieckim demokratom dzisiaj brakuje? Ja mam na myśli tych ludzi, generacji, która się po wojnie wychowała, która po 89 świadomie kształtowała Republikę Federalną, która jest w sercu Europy, która buduje dobre relacje z Polakami, z Francuzami, politycy, którzy nie cierpią teorii spiskowych, którzy są antyputinowscy, prodemokratycznie amerykańscy. Jest jeden problem. Im dzisiaj brakuje też pozytywnej europejskiej opowieści, sojuszników. Nie wyobrażacie sobie państwo, jak głęboką zmianą europejską jest rząd polski, prezydent polski, który wypowiada się antyeuropejsko. Politycy polscy, którzy mówią językiem antyzachodnim, homofobicznym, antydemokratycznym, takim putinowskim. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo to wpływa na atmosferę też w danym kraju, zamkniętym kraju. Przeżywamy we Francji głęboki kryzys zaufania wobec prezydenta Macrona, a który to już jest prezydent rządu, który traci w krótkim czasie zaufanie. Zobaczmy Wielka Brytania. Europa i demokracja to nie jest mechanizm, który sam się odnawia. To jest decyzja obywateli codzienna, ale jednak też tych, którzy zostali wybrani, żeby profesjonalnie organizować życie demokratycznego państwa. Ich wiarygodność musi się sprawdzić w tym czasie, tak jak u nas, a z drugiej strony ich determinacja do odważnych jest też wynikiem gry zespołowej w Europie. I to, co się dzieje w naszym kraju, niestety to mówię jako Polak, to ma duży wpływ, to ma niestety negatywny wpływ. Także obawiam się w Niemczech, mimo stabilnej sytuacji, być może bardzo niepewnej sytuacji politycznej,
bo także Niemcy nie będą w stanie sfinansować każdy negatywny skutek teraz lockdownu, a te negatywne skutki będą jednak bardzo, bardzo duże. Przepraszam, że tyle mówię o zagrożeniach, mieliśmy mówić o szansach. O szansach jeszcze powiemy, ale no, mapa zagrożeń jest tutaj ogromnie ważna. W polityce europejskiej, no na pewno niemieckiej mogę powiedzieć, nastąpi w tym czasie teraz na pewno zmiana generacyjna. A doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że świat jest kompleksowy niby jest złożony, ale nadal jednostki, nadal inteligencja jednostek, ich refleks, ich etyka mają duży wpływ na życie wspólnot. Tak? Widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, czy widzimy w Wielkiej Brytanii. Nie inaczej jest w Niemczech, nie inaczej jest w Polsce. Wspomniałeś o zmianie generacyjnej i panią Agnieszkę Zielonkę chciałbym o to zapytać. Osobiście mam wrażenie i chyba wszyscy to widzimy, że u nas też na taką zmianę się zanosi. Te ostatnie wystąpienia uliczne w czasie epidemii, więc chyba osoby, które w nich uczestniczyły, uznały, że artykułowanie poglądów na życie społeczne jest ważniejsze od ryzyka. Chciałem panią Agnieszkę Zielonkę zapytać, czy ma pani wrażenie, że dokonuje się taka zmiana pokoleniowa, że młode osoby no coraz bardziej są świadome tego, że to, co się dzieje, no też ich dotyczy. Mieliśmy dotąd do czynienia chyba z takim fenomenem nieobecnej młodzieży w życiu społecznym, politycznym, tak jakby się w jakiejś osobnej piaskownicy bawili, a teraz weszli z impetem. Podobno nie jest to no, duża populacja, bo to jest pokolenie niżu demograficznego, ale czy pani dostrzega, że jest jakaś zmiana nastawienia młodzieży w życiu społecznym? Przyznam, że jestem zbudowana tym, jak dużo młodych ludzi zaangażowało się w ostatnim czasie w pokazywanie swojego zdania. I faktycznie też byłam nawet tym zaskoczona, że tym razem młodzi ludzie, i nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o młodzieży, ale nawet o tych osobach w okolicy 30, tak intensywnie zaczęli deklarować swoje poglądy, bo to faktycznie jest coś nowego i daje szansę na to, że dostrzegli, że też mogą mieć wpływ na to, co się dzieje. I też tak zgodzę się z tym, co pan profesor powiedział. Z jednej strony może być tak, że nie wierząc w pandemię wyszli na te ulice, ale z drugiej strony zakładam, jak rozmawiam z moimi znajomymi, z moimi też dziećmi znajomych, z klientami, że gdzieś coś poruszyło się mocno i w sercach, i w duszach, i w umysłach młodych ludzi, że chcą jednak coś zacząć robić, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje. Więc tutaj ja osobiście jestem zbudowana, że to przestała być perspektywa obserwatora, a zaczęła być perspektywa osoby, która może mieć wpływ. Może mieć wpływ. Panie profesorze, pan ma do czynienia z młodymi ludźmi poprzez zajęcia, przecież ze studentami. Pytanie, czy czasem te wasze zajęcia schodzą na tematy właśnie społeczne, czy nawet polityczne? Choć polityczne pewnie nie. No, literatura dotyka wszystkich dziedzin życia. Trudno nie zajmować się polską literaturą i nie zajmować się równocześnie polskim życiem. To byłoby absurdalne po prostu. No, nawet dawna literatura z epok minionych była silnie powiązana z tym, co się działo w Polsce. Przykładem najbardziej wyraźnym jest literatura okresu romantyzmu. Czy sytuacja literatury obecnej, czy wcześniejszej trochę tutaj się zmieniła? No, ja zawsze mówię, literatura jest życiem w słowie. No i tutaj niewątpliwie wchodzą w grę te sprawy. Ale ja od razu bym powiedział, że młodzież, z którą ja obcuję, jest zupełnie inna niż młodzież, która moglibyśmy nazwać taką młodzieżą statystyczną. To jest jednak uniwersytet, to są jednak wyższe lata uniwersytetu i uniwersytet, który w tej chwili tak bardzo niepokoi pewną część polityków polskich. Myśli może w sposób bardziej otwarty niż reszta społeczeństwa. Bo przy tych uwagach, które tutaj
pani doktor przedstawiła. Trzeba dodać jednak, że skala statystyczna tych protestów no nie była skalą, nazwijmy to, decydującą o przesunięciach tektonicznych w życiu społecznym. Tak, ale przepraszam, ale to chyba jest nowa jakość jednak. No tak, ale jeśli policzymy, że nasza populacja liczy ponad 38 milionów, a w tym najważniejszym dniu wyszło na ulicę miast w Polsce 500 000, no to samo to zestawienie tych liczb jest istotne. Ja oczywiście nie lekceważę tego zjawiska. Uważam, że to jest zjawisko, które będzie przykuwać uwagę historyków. Oczywiście tych tylko historyków, którzy nie wykreślą w ogóle z historii tego wydarzenia, bo jestem przekonany, że jeśli pewna opcja polityczna dojdzie do władzy, to zdarzenie polityczne w ogóle nie będzie figurować nawet w podręcznikach. I żadne ślady po nim nie zostaną. Muzea, które w tej chwili gromadzą rozmaite artefakty z tego, zostaną oczyszczone zupełnie z tych artefaktów i w ogóle tego wydarzenia nie będzie. A dlaczego ono ma znaczenie historyczne, zdanie pana profesora? Pierwsze znaczenie historyczne ma dlatego, że to jest pierwsze od czasów Solidarności tak znaczące ilościowo wystąpienie niezadowolonych. Ostatnie było w 1980 roku. Później nawet w stanie wojennym nie było protestów o takiej skali. Myślę tutaj właśnie o ilości osób, które wyszły na ulicę i to jeszcze fenomen zupełnie nieprawdopodobny z punktu widzenia naszej logiki życia społecznego, że w małych miastach, a nawet we wsiach były wystąpienia ludzi na ulicach, gdzie to jest bardzo ryzykowne, ponieważ ludzie się znają z imienia i nazwiska, więc tutaj ryzykują rozmaitymi rzeczami. Więc to na pewno będzie zmiana bardzo istotna. Ja myślę, że to będzie zmiana głównie obyczajowa, która tutaj się zaczęła w tej chwili. Te nastroje, wybuch właściwie nastrojów antyklerykalnych jest tego częścią? Co mówił Bazyl Kerski. To jest oczywiście kwestia bardzo poważna. Duża część ludzi nie uważa, że ktokolwiek ma prawo im mówić o tym, jak się przedstawia na przykład prawda o rzeczywistości czy coś w tym rodzaju. To jest z jednej strony wyraz wolności i takiego dążenia do samostanowienia, ale z drugiej strony to jest jednak sytuacja bardzo niebezpieczna i dowodem tego jest dzisiaj. Ta sytuacja, kiedy występują przedstawiciele rozmaitych nauk szczegółowych, ludzie bardzo zasłużeni dla nauki, których głos jest traktowany jak świst wiatru. To jest oczywiście też skutek tego, co wyprawiano z elitami przez jakiś czas temu, kiedy wygrywano wybory, szczując demokratyczne masy przeciwko elitom. I teraz obserwujemy żniwo tego. Bo teraz te demokratyczne masy, kiedy widzą w telewizji kogoś właśnie, kto reprezentuje jakąś naukę, traktują go jako przedstawiciela tych zgniłych elit, które właśnie mają na sobie to odium grzechów zupełnie niewyobrażalnych. I w związku z tym apele, najzupełniej sensowne, apele o to, żeby podchodzić do sprawy szczepień koronawirusa racjonalnie, odbijają się od głowy milionów ludzi, którzy zostali tak ustawieni wobec elit. Mnie to szalenie oczywiście niepokoiło od samego początku, kiedy pojawiły się właśnie te uderzenia. Przypuszczam, że to nie jest tylko zjawisko polskie, bo na tym szczuciu demokratycznego ludu przeciwko elitom wygrał wybory Donald Trump. To była jedna z fundamentalnych jego strategii wyborczych, która przyniosła taki sukces. I też doprowadził do tak głębokiego podziału społeczeństwa amerykańskiego, że chyba tego od wojny secesyjnej nie było. Trochę to przypomina sytuację w Polsce. A u nas przedstawia się ten podział mniej łagodnie, czy bardziej łagodnie?
jest tak samo bardzo ostry. Bardzo mnie to zawsze niepokoiło, ale mnie niepokoiło nie tylko to, proszę Państwa, że to był wyraz jakiejś, nazwijmy to, bardzo nieprzyjemnej moralnej postawy. To wykorzystywanie rozmaitych niechęci demokratycznego ludu wobec ludzi wykształconych. Ale oprócz tego to, że te jednak demokratyczne masy przyjmowały to z wdzięcznością. One przyjmowały z wdzięcznością ten apel polityczny, który był w ten sposób kierowany. I teraz zbieramy tego żniwo. Ludzie nie słuchają tego, przynajmniej znaczna część, nie mówię o wszystkich oczywiście, znaczna część nie słucha tego, co mówią ludzie odpowiedzialni, którzy się znają na rzeczy. Właśnie dlatego, że na nich zostało to odium naznaczone. I będzie wielka praca. Nie wiem, kto się za nią weźmie, bo nie wierzę w to, że ci, którzy to wszystko rozpętali, będą teraz to odkręcać. Ale jeśli mówić tutaj o wielkiej pracy przed nami, tak jak tutaj Bazyn mówi o tych wielkich zadaniach, które są przed nami, to jednak to jest konieczność odbudowania tego. No i nie wiem, w jaki sposób będzie można to dokonać. Jakiś pozytywizm jest potrzebny? Ja mówię, że z jednej strony ten bunt młodzieży wyrastał z autentycznego poczucia, że ktoś im nakłada żelazny kaganiec, bo to była taka reakcja. Nie pozwolimy chodzić w kagańcu. Prawda? I to było wypowiedzenie tego zdania jednego. No ale tam jest też coś, co mnie niepokoi jednak, bo jednak to jest ten bunt, który także biegnie w bardzo rozmaitych kierunkach. I to może być postawa też dość niepokojąca. A pana zdaniem, jako filologa, ten agresywny język, wulgarny język często, czego był wyrazem? No ale wie pan, jak ja słyszę, wie pan, tych zakłamańców, którzy mówią z oburzeniem o tym, jakim to strasznym językiem mówią te kobiety na ulicach. To ja po pierwsze przypominam sobie rozmaite doświadczenia moje społeczne i wiem, że w bardzo wielu miejscach życia społecznego w Polsce ludzie mówią takim językiem na co dzień, na przykład mówią między sobą w rodzinie, w domu, w środowiskach koleżeńskich, oprócz tego na bankietach. No przypomnijcie sobie Państwo, jak się mówi na bankietach, kiedy wchodzi w grę tutaj pewien impuls alkoholowy, to jakim językiem wtedy wszyscy mówią. Więc to jest jakieś dzikie zupełnie zakłamanie. Jakbym słyszał jakieś, wiecie Państwo, no nie wiem, jakby je określić, fałszywe jakieś takie panie dulskie, które wylazły skądś i opowiadają o tym, że tu się zdarzyło coś niezwykłego. Fałszywa sytuacja w Polsce polegała na tym, że my wszyscy już przyzwyczailiśmy się do tego języka w internecie. Ten język w internecie już przecież panuje, jeśli ja dobrze pamiętam, chyba przez już 20 lat. I jakoś przyjęliśmy to do wiadomości. Więc na ulicę wyszedł język z internetu, można powiedzieć. Oczywiście. To jest rewolta języka internetowego. Przesunięcie tego, bo było, wiecie Państwo, była taka umowa społeczna, że w internecie możemy, ale jednak są pewne sfery, w których jednak będziemy się powstrzymywać od tej dykcji internetowej, prawda? A tutaj wyszły memy, tak? Przecież na tych wszystkich tekturach to były memy internetowe wypisywane, ale oczywiście wymyślane przez tych demonstrantów. Więc tutaj ja widzę jakieś dzikie zupełnie zakłamanie pośród tych osób, które tutaj to mówią, co wcale zresztą nie jest wyrazem mojego entuzjazmu dla języka internetowego, bo byłem też ofiarą w internecie rozmaitych tego rodzaju lingwistycznych zabaw. No więc tutaj nikt mnie nie powinien podejrzewać, że ja jestem w tej chwili obrońcą języka brutalnego, języka internetowego. Niemniej jednak powinniśmy wiedzieć o tym, że nastąpiła zmiana społeczna bardzo istotna, że jednak duża część młodych ludzi mówi takim językiem, jak to widzimy w internecie. Stało się, po prostu nie ma sposobu na to, żeby to odwrócić. No i zresztą to nie jest też coś, co by nas zupełnie szokowało, bo każdy z nas ma rozmaite doświadczenia z językiem własnym albo z językiem sąsiadów, kolegów i tak dalej, w którym pojawiają się bardzo rozmaite, ciekawe rozwiązania lingwistyczne, o tak bym powiedział.
czy ta zmiana społeczna wzmocniona przez epidemię po prostu i jej skutki, czy możemy przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie, Bazil Karski? Ja bym chciał uzupełnić do tego, co Stefan powiedział. Ja myślę, że sprawa jest bardziej złożona. Oczywiście jest to, no, internet jest tą sferą publiczną normalną, naturalną, więc nic dziwnego, że sytuacja w życiu analogowym przypomina język, estetykę. Ja myślę, mnie ten agresywny język nie dziwi, ale mnie nieco niepokoi. Co mnie niepokoi? Bo on jest jednak odzwierciedleniem tej agresji stosowanej w ostatnich latach w sferze publicznej. Jest taka dobra zasada demokracji, że w czasach kampanii wyborczej się rozróżniamy, a może i nawet obrażamy, ja może tego nie lubię osobiście, ale pokazujemy to, co nas różni. Ale w momencie, kiedy zdobyliśmy władzę demokratyczną, robimy wszystko, żeby wyjść poza krąg naszych wyborców. Jest to oczywiście niemożliwe w świecie pluralistycznym, ale jednak staramy się. Pamiętam Pawła Adamowicza, którego pytano się, dlaczego idzie do grup społecznych, które nie są mu bliskie w Gdańsku. Chodziło o Paradę Równości. On powiedział, no ale ja jako prezydent miasta dziś reprezentuję wszystkich. Uzyskałem może poparcie tylko części, ale na co dzień muszę wszystkich reprezentować, też zrozumieć tych innych. I problem jest taki, że nie tylko zlikwidowano to myślenie w Polsce, my jesteśmy w permanentnej kampanii wyborczej, bo ktoś obliczył, że wystarczy zmobilizować swoich wyborców. Nie trzeba być odpowiedzialnym za wszystkich. To miało wpływ na język, Stefan ma rację, oficjalny język jest językiem wykluczenia. Proszę sobie wyobrazić, 16 grudnia pod krzyżami, pod pomnikiem w Gdańsku jedna z elit polskiej demokracji, dobrej zmiany, nie chciała mi podać ręki. Tak? Znaczy to już jest standard w Polsce. Jest to polityka wykluczenia, chwali się wykluczeniem i następny krok, co oznacza ta głupia decyzja pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, kwestionujemy mądrość, odpowiedzialność młodych ludzi za życie, które noszą w sobie, tak jakby nie wiedzieli, o co chodzi. Tak? To znaczy najgorszy obraz człowieka przykładamy, odbieramy mu, jakby to powiedzieć, nasze zaufanie jako wspólnoty państwowej, więc powiem szczerze, nie dziwi mnie ta skala niezadowolenia młodych ludzi, ale bardzo się boję, że ten ruch długofalowo podzieli się na ludzi, którzy będą szukali konsensusu, też z tymi, którzy dzisiaj ich negują i tymi, którzy będą nadal żyli radykalizacją. I być może ten język się jeszcze wzmocni radykalny. Ja czekałem na tą rewolucję, muszę powiedzieć. Od 30 lat jestem zdziwiony, jak autorytarne jest życie w Polsce, w rodzinach na przykład. Stefan mówi, że się kwestionowało w Polsce w ostatnich latach autorytet. Ja nie miałem takiego wrażenia elit. W ogóle akceptowano autorytet ludzi z tytułami, z urzędu, czy ludzi jakby związanych z Kościołem. Młodzi ludzie bardzo bali się wypowiedzieć jakby swoje zdanie. Mam nadzieję, że ta kulturowa rewolucja doprowadzi do jakiejś zdrowej emancypacji, ale niestety mam też bardzo złe skojarzenia z zachodnich rewolucji obyczajowych, które no zawsze niosły też pewien element przemocy i obawiam się, że też nasze rządzące elity czekają na ten element przemocy, żeby wejść z następną przemocą. Także bardzo bym apelował też o odpowiedzialność tych, którzy dzisiaj tą ważną kulturową czy obyczajową rewolucję w Polsce jakby wprowadzają. Ale jeszcze jedno zdanie. Muszę wam powiedzieć, że od dłuższego czasu bardzo mnie drażni taki aging, rozdzielenie między młodymi a starszymi. Przepraszam bardzo, ten rok to nie tylko był rok heroicznej młodzieży i kobiet, które powiedziały nie, my same odpowiadamy za siebie, za swoje życie, ale to był też rok wyborców Bosaka, bardzo młodych ludzi, którzy negują demokrację.
bardzo młodych ludzi, którzy być może zadecydowali o kierunku polskiej demokracji na następne lata. Nie powiedziałbym, że młodzież polska jest jednoznaczna, otwarta na świat, chcąca jakby przemian kulturowych pozytywnych, emancypacji kobiet. Nie. Ta polska młodzież jest bardzo specyficzna, ma bardzo silny element taki autorytarny, wręcz fascynacja przemocą. Zastanawiam się, na ile to jest też wychowanie w ostatnich 20 latach mitu przegranych powstań, rozlanej krwi, męskości, która się bardziej liczy niż może krytyczne podejście do samego siebie, pokazywania słabych stron. I nie mówiliśmy o starszych osobach. Ja bardzo dużo oparcia i wsparcia doznałem w starszych osobach w ostatnich latach, które mówiły, wiesz co, to jest wielka katastrofa, to jest straszne, ta pandemia jest wielkim wyzwaniem, ale my gorsze rzeczy przeżyliśmy i to przeżyjemy. Także korzystajmy też z kompetencji, z pamięci, ze skromności, wytrwałości też starszych ludzi. Wykorzystajmy też ten potencjał. Nie mówmy cholera tym językiem, przepraszam, konsumpcji. My w ostatnich latach żyjemy w świecie, w którym najlepszy obywatel jest konsumentem. A to jest ten młody, naiwny, wydający duże pieniądze, a nie doświadczony starszy człowiek, który ma własne poglądy. Więc patrząc się na sferę publiczną, politykę, patrzmy się na wszystkie generacje. I w nich pozytywny potencjał i niestety też bardzo niebezpieczny potencjał. Pani Agnieszka Zielonka, Bazyl Kerski mówił o tym, że polskie życie jest obciążone takimi relacjami autorytarnymi. W psychologii to pewnie będziemy mówić o toksyczności życia. Czy pani zdaniem to jest realny problem naszego społeczeństwa? Ja bym powiedziała, że jest pewna dwoistość tutaj. W ostatnich latach święci triumfy, wychowanie bliskości, rodzicielstwo bliskości, autorytetem jest Jul w niektórych środowiskach. A w innych... To jest nowe zjawisko? No właśnie, a to nie jest jakoś długo, patrząc w przestrzeni lat. Natomiast w drugiej części jest mowa o tym, że ten konsumpcjonizm, to, że były te dzieci, młodzież wychowywane w taki sposób, że miały dostęp do wszystkiego, że pozwalano na wszystko, to też tam Gordon po drodze się pojawiał i wychowanie bez porażek. To powoduje, że teraz tworzy się taki pomysł, że trzeba by to jakoś uporządkować, że dzieci potrzebują granic, więc tu jest taki wielki dualizm w tym. Z jednej strony chcemy takiego świadomego rozwoju, akceptacji partnerstwa w relacji z dziećmi, z drugiej strony pokazujemy, że ten autorytaryzm wręcz wcale nie jest taki zły i że dzieci powinny wręcz te granice znać. I to idzie w dwóch torach w zasadzie. Jak sobie patrzę na szkołę, to w dużej mierze dużo zależy od nauczycieli, od osób, które w szkołach pracują. I ja w nich też widzę dużą nadzieję na to, żeby faktycznie ten zdrowy rozsądek, takie podejście świadome wygrywało, bo zarówno rodzice, jak i nauczyciele jednak mimo tego, że mówi się o tym, że to środowisko młodzieżowe i dzieci na siebie, czy młodzież ma na siebie największy wpływ, to jednak mimo tego, że jest jakiś kryzys autorytetu, odgrywają rolę. Więc ja sobie myślę, że tutaj to jest ważny wątek, żeby poszukać takich sposobów, aby te nasze dzieciaki, młodzi ludzie mieli przestrzeń na gotowość spojrzenia w bardziej świadomy sposób niż taki nawykowy, odruchowy, mniej refleksyjny. A więc zachęcanie młodzieży czy młodych ludzi do tego, żeby obserwowali, wyciągali wnioski, to jest według mnie kluczowa sprawa w perspektywie takiej, która w tej chwili daje gotowce, daje rozwiązania, daje takie wątki zero-jedynkowe trochę. I jak była tam mowa wcześniej o tym, co by przekonało chociażby do szczepień, to ja miałam taką myśl, kto by mógł być autorytetem tutaj, prawda? I pojawiło mi się naprawdę niewiele osób, które bym wymieniła, które mogłyby tutaj być takimi autorytetami, żeby gdzieś przekonać do tej idei.
No, domyślam się, że dla młodzieży mogliby to być jacyś... YouTuberzy na przykład. YouTuberzy, muzycy, jacyś, jakieś wykonawcy koncertowi. Być może, ale pewnie tutaj się napotkalibyśmy już na jakieś rozbicie pokoleniowe, rozwarstwienie pokoleniowe. To jest trudne zadanie. Chciałem na zakończenie zapytać Państwa... Mniej więcej rozmawialiśmy o tym, jak te akcenty na polskiej mapie są rozłożone, gdzie są jakieś szanse, zagrożenia. Chciałbym zapytać o to, gdzie Państwa zdaniem jest największa rezerwa, która może spowodować, że to nasze społeczeństwo wyjdzie z pandemii, z tego trudnego czasu w sposób pozytywny, bo oczywiście nie puszczam mimo uszu tego, co powiedział Bazyl Kerski, że może dojść do podgrzania eskalacji nastrojów społecznych, że są środowiska, które mogą być tym po prostu zainteresowane, ale być może możliwy jest inny scenariusz i o to zapytam Państwa na zakończenie, pan profesor Stefan Chwin. No cóż, łagodzić, no, Boże mój, czy no. Łagodzić te wybuchy ognia, które są w ludziach, no i może się jakoś to udaje. Ale każdy w swoim zakresie na tyle, na ile może. Możemy zacząć przy stole wigilijnym. Te pęknięcia są często w poprzek naszych rodzin, prawda? No na pewno, ale myślę, że w rodzinach to chyba może jakoś tam... się załagodzić. Natomiast w tym wymiarze ogólniejszym to myślę, że modlić się powinniśmy o łaskę Pana Boga, żeby to wszystko jakoś uruchomił we właściwą stronę. Mhm. Młodzież ta prawicowa, o której mówił tutaj Mazur, ona odpowiada w ten sposób na to, o czym w ogóle tutaj nie wspominaliśmy, to znaczy na okrucieństwo życia w kapitalizmie. Ta młodzież wie, że życie jest walką bezwzględną. No, oni wiedzą, że trzeba twardym, żeby przejść przez życie, trzeba być twardym, trzeba umieć uderzyć, bo jeśli ty nie uderzysz, to w ciebie uderzą. Przecież to jest filozofia tych młodych ludzi. No. A ona się nie wzięła, drodzy moi państwo, z powietrza. Urojeń, tylko z doświadczenia społecznego, które jest bardzo brutalne. No i tutaj oczywiście można tylko błagać los o to, żeby łagodziły się te warunki społeczne, w których dojrzewają nasze dzieci. My w domu możemy pięknie opowiadać dzieciom o pięknym świecie, a potem dziecko wchodzi w realny świat i zderza się z żelazną ścianą. No wszyscy tutaj siedzący już się parę razy chyba zderzyli z żelazną ścianą. Więc myślę, że może to jedyna, wiecie państwo, jedyne lekarstwo to chyba właśnie to starać się łagodzić napięcia w relacjach takich face to face. No co my możemy innego zrobić? No. Możemy też liczyć na to, że jakaś część ludzi uświadomi sobie, jak niebezpieczne są te pozornie pozytywne dla nich zmiany i wtedy może nastąpi jakaś zmiana poważna. A wierzy Pan w możliwość zaistnienia czegoś, co publicystycznie określane jest jako nowa solidarność? Solidarność, ten wielki mit Polaków z 80 roku, który chyba przetrwał w wielu sercach i jest chyba poczucie, że on został porzucony w tym pościgu za lepszym życiem w stylu zachodnim. No powiem tak, nie ma w tej chwili jednego wroga. Wtedy był jeden wróg. Co bardzo ułatwiało jednak tą orientację duchową naszą. Teraz jego nie ma jednego. Są rozmaite, przynajmniej w odczuciu ludzi, bo ja mówię w tej chwili właśnie o takiej mapie życia społecznego w Polsce. Więc tutaj, no niestety ta nowa solidarność, która miała być wprowadzona, nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten projekt nowej solidarności,
Trzaskowskiego, to chyba się raczej nie rozwinęło, takie mam wrażenie, prawda? Więc myślę, że to chyba jeszcze nie jest ta pora. Pani Agnieszka Zielonka. Ja widzę dwie rzeczy. Widzę dbanie o relacje, o to, co nam daje duże wsparcie, szczególnie w pandemii. Nawet pewnie państwo również tego doświadczyliście, że ci, którzy te relacje mają, mieli, to mają dużo większą łatwość radzenia sobie. A druga rzecz to poczucie własnej wartości. Dbanie o poczucie własnej wartości. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy to poczucie własnej wartości zaniżone albo zawyżone, to wtedy jesteśmy bardziej skłonni na manipulacje i podatni na manipulacje. I myślę sobie, że dbanie o poczucie własnej wartości z jednej strony daje nam taki spokój, dystans, harmonię, a z drugiej strony pozwala nam nie dawać się wciągać w różne gierki w jakiś taki sposób, którego byśmy nie chcieli. Więc dla mnie te dwie rzeczy chyba są taką największą nadzieją, że mamy na to wpływ, to zależy od nas i możemy o to dbać sami. Niezależnie od wirusów, które nas atakują i wszystkich innych sytuacji, o których mówiliśmy, które są zagrożeniem realnym. Mm-hmm. A tak z ciekawości, jest pani praktykiem, jeśli chodzi o psychologię w tym ciężkim czasie. Jeśli ktoś właśnie ma poczucie, że spadły na niego zbyt duże problemy, że jest kłopot z tym poczuciem własnej wartości. Pani ocenia, że dzisiaj jest łatwo sięgnąć po pomoc specjalisty po prostu przez internet, czy łatwo znaleźć numer telefonu? Jak to wygląda? Jest łatwiej niż kiedyś, ale to jest dalej wielka, wielka trudność, żeby znaleźć zarówno specjalistów, jak i do nich dotrzeć, tak? Bo jeśli chodzi na przykład o dorosłych, to jeszcze jest jakiś repertuar możliwości, ale u nas na Wybrzeżu, na Pomorzu, chociażby psychiatrów czy psychologów dziecięcych jest jak na lekarstwo. Czeka się miesiącami na wizytę. Z tego co wiem, to miasto Gdańsk akurat od lat inwestuje, akurat w ten rodzaj psychologii, co wydaje się wyjątkowe na mapie kraju, prawda? Tak, są specjaliści, natomiast nadal jest to olbrzymia nisza do zagospodarowania. Natomiast jeśli chodzi o gotowość, tak, jest zdecydowanie większa niż parę lat temu ta gotowość poszukiwania pomocy specjalistycznej. I dzięki Bogu. Bazyl Kercki. Bazylu, nowa solidarność, jest to możliwe? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ten taki fenomen zaistniał? Ja jestem minimalistą. Ja wierzę to, że ten motyl albo bardzo mała jakość już może wywołać duże fale. Nie lubię też tych historycznych porównań, bo Stefan ma rację, tamta solidarność wynikała z jasnego wroga, który łączył bardzo różnych Polaków, też różne generacje, ale też powiedzmy sobie otwarcie, to było społeczeństwo już zrujnowane. Dzisiaj ja nie obserwuję jakiegoś wielkiego wsparcia dla nowych autorytaryzmów w Polsce, ale obserwuję wielki oportunizm ze względu na to, co jest absolutnie zrozumiałe. Masa ludzi boi się stracić status materialny przez inną postawę, przez protest. To jest zrozumiałe. Tu się nie różnimy od innych ludzi. Dlatego tak trudno myśleć o Solidarności. Może proponuję taką rzecz, to może brzmi absurdalnie, bo siedzę w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie odwołujemy się do tej wielkiej Solidarności. Może powinniśmy się odkleić też w Gdańsku od tego heroicznego doświadczenia sprzed 30 lat, 40 lat. A dlaczego? Bo ja obserwuję niesamowitą mądrość ludzi w tym kryzysie. Zostanę tylko na podwórku polskim. Obserwuję większą empatię, większą wrażliwość. Ludzie naprawdę pytają się mnie, jak się czujesz, pomóc ci, jak w twojej rodzinie. Ktoś odszedł, kto nie jest tobie bliski, ale był dla ciebie ważny. Te rozmowy wyglądają inaczej. Ja i wszyscy inni doznaliśmy autentycznej pomocy niespodziewanej. Będziesz w kwarantannie, przyjadę, pomogę. To już jest strasznie dużo. Właśnie w tym społeczeństwie, o którym Stefan mówił. Stefan, masz absolutnie rację. My możemy narzekać na ten darwinizm, ale tak, on był praktyką. On był tą dominującą filozofią
życia publicznego, konsumpcyjnego. Odróżniajmy się, bądźmy wyjątkowi, bądźmy młodzi, silni. Oczywiście to codzienny przekaz i nie dziwmy się młodym ludziom, że to wciągnęli. Nie, ja widzę bardzo dużo takiego mądrego myślenia. To, o czym teraz mówiliśmy, to są rozmowy przy stole wielu Polaków. Na przykład skutki ekologiczne, cywilizacyjne, które spowodowały tą pandemię. To przecież wszyscy o tym rozmawiamy. Bez teorii spiskowych ludzie pytają się, co, jak możemy nasze życie zmienić. Ale jest wielka szansa następnych miesięcy. Każdy z nas wie, że jesteśmy zagrożeni. Nikt z nas nie wie, czy dożyje. Nikt z nas nie wie, czy się spotkamy za rok w tym składzie. Ale wszyscy się cieszą na ten moment, kiedy zaczną działać szczepionki, zaczną spadać wyniki infekcji, szpitale dojdą może do normalnego trybu. Widzę u ludzi wielki głód za życiem i za życiem też z innymi. Nie tylko ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi. Ludzie też mają niesamowitą empatię, jak słyszą hotele zamknięte, restauracje zamknięte. To stała rozmowa. Co się stanie z tymi ludźmi? Co się stanie z tym kelnerem, kelnerką, którzy u mnie pracują? Więc jest to czas też wielkich nowych potencjałów, autentycznej empatii, autentycznego optymizmu, który wyrasta z autentycznego zagrożenia dla naszego życia, każdego z nas. Ja codziennie wstaję i idę do pracy, cieszę się na kontakt z ludźmi. Nie wiem, czy jestem odważny, ale ja nie wiem, czy dożyję. Nie wiem, czy za 3 miesiące będę żył, bo ten wirus jest takim realnym zagrożeniem. Żyję powściągliwie, tak jak my wszyscy, ale bardzo się cieszę na to, na ten optymizm, na ten pozytywny wyraz miłości do życia, który potem może za pół roku albo za rok się wyrazi. Mamy bardzo silny potencjał. Zagospodarujmy ten potencjał. To piękna puenta naszego spotkania. Szanowni Państwo, no to chyba najlepsze, co można powiedzieć. Więcej empatii, więcej życzliwości. Najpierw każdy z nas musi zadać sobie pytanie, jakim jestem człowiekiem, a może potem dopiero jakim jestem Polakiem, bo jeśli jestem dobrym człowiekiem, to będę na pewno dobrym Polakiem. Tak mi się to wydaje i szczególnie teraz, kiedy za kilkadziesiąt godzin usiądziemy do świątecznych stołów, może warto tę życzliwość, tę empatię wykazywać wobec najpierw najbliższych, potem naszych sąsiadów w życiu codziennym. Jeśli widzimy, tak sobie myślę, agresywnego polityka w telewizji, bez względu na to, jaką reprezentuje opcję, no to może się warto zastanowić, czy to jest dobry człowiek. I to jest chyba ta droga, która może nas uratować jako społeczeństwo. Bardzo dziękuję za tę ważną, wspaniałą rozmowę. Przypomnę, że uczestniczyliśmy w 73. Salonie Młodopolskim imienia Arkadiusza Arama Rybickiego. A naszymi gośćmi byli pani dr Agnieszka Zielonka, psycholog, terapeutka, specjalistka w dziedzinie coachingu, pan profesor Stefan Chwin, pisarz, wykładowca akademicki, komentator życia społecznego, politycznego i Bazyl Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, również komentator, również znawca życia społecznego i politycznego w wymiarze polskim i europejskim. Ja się nazywam Roman Daszczyński. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu przede wszystkim naszym gościom za udział w tym programie, który był możliwy dzięki współpracy z miastem Gdańsk, również dzięki patronatowi portalu gdańsk.pl. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt i no przede wszystkim zdrowia. Dotrwajmy do tej szczepionki. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też Tobie, Romanie, za prowadzenie rozmowy i zdrowych świąt. Wzajemnie dziękuję i do zobaczenia przy następnym Salonie Młodopolskim. Do widzenia Państwu.
Do widzenia.